Pokój dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W dzisiejszym odcinku to, czego nie powiedzieli wam, a warto znać tą wiedzę. Czyli Network Vector Analyzer. Wiedza tajemna, część pierwsza. Czołóweczka i lecimy. Jeden. Dokładność. Tę zgrabną urządzonko możemy wydać między 150 a 200 zł, ale jak się to ma do urządzeń spółki średniej, powyżej 1000 zł? Całkiem, a nawet świetnie, bo jeśli chodzi o fale krótkie, albo jak to woli, pomiary na KF-ie, nasze wyniki będą odbiegać tylko o 1% od tych droższych urządzeń. Na UKF-ie ten błąd pomiaru zwiększy nam się. Dla przykładu dla fal dwumetrowych wynosi między 5 a 9%, co i tak jest pięknym wynikiem, patrząc na cenę. 2. Kalibracja. Jeśli chcemy zmierzyć swoją antenę, a nie zestaw antenowy wraz z kablem, dokonajmy starań, by nasz kabel był przezroczysty dla analizatora. Nasza antena jest na dachu, prowadzi do niej 20 metrów kabla, więc podłączmy kabel do analizatora i dokonajmy kalibracji na jego końcu. Tak, na górze, na dachu. I za każdym razem muszę to robić? No nie, przecież kalibrację możesz zapisać. Na przykład w banku pamięci 2. No i za miesiąc czytujesz i sprawdzasz jeszcze raz, czy nic się z twoją anteną nie stało. Oczywiście używając tych samych złącz, przejściówek, które brały udział w kalibracji. No ale panie, ja na końcu mam UC1. Nie da się tego skalibrować. No to wróćmy do odcinka o kalibracji. Warto zrozumieć, co kroki kalibracji dokładnie znaczą. Z open sobie poradzisz, bo nic nie wkręcisz. Short to zwarcie, więc na pewno się znajdzie jakiś kawałek drutu, by połączyć żyłę gorącą z oplotem. Load to rezystor 50-ohmowy. Mierz miernikiem, by mieć pewność. I tak samo, żyła gorąca z oplotem i skalibrowane. Da się? Da się. I jakość naszych pomiarów wzrosła, a my wiemy, co mierzymy. Kable, anteny, czy może kable z antenami. 3. 100 punktów. Więc zobaczmy, co mamy w tym przykładzie. Na dole wykresu pisze nam od 100 do 500 MHz. Jeśli chodzi o tą małą, zieloną literkę C po lewej stronie wykresu, było to już omawiane w odcinku Nano VNA, szybko kalibracja, zerknijcie sobie. My skupimy się na tym wielkim zakresie, choć inni jeszcze większe dobierają. Zrozumcie, co tutaj się dzieje. Mamy zakres od 100 do 500 MHz. Prezentowane urządzenie ma 100 punktów pomiarowych. Dla tego konkretnego przykładu wyobraźmy sobie takie linie co 5 MHz. Czyli mamy tu krok pomiaru większy od na przykład pasma amatorskiego 2 metry, gdzie cała szerokość tylko 2 MHz, a tu mamy 5 MHz jako krok pomiaru. Szczęśliwie udało nam się trafić chociaż w środek naszych pas amatorskich, ale czy to jest powód do szczęścia? Nie za bardzo. Sami pozbawiamy się wartościowych danych. Jeśli antena była w rezonansie na 145,500 MHz, to już tego nie zobaczymy, bo ile analizator poda nam wynik dla tej wartości na podstawie dwóch najbliższych, choć dla nas bardzo odległych punktów, 145 i 150 MHz. Wszystko między tym zostanie uśrednione. Wykres ładnie się narysuje, ale będzie to pomiarowa katastrofa. Dlatego mierzmy antenę w oczekiwanych przedziałach lub mając tą wiedzę, dobierajmy przedziały tak, by krok pomiaru nam na to pozwolił. Większy zakres to większy krok pomiaru, czyli bardziej oddalamy się od rzeczywistości. Nie róbcie tak. 4. Pomiary anten. O ile z antenami na KF wychodzi nam to naturalnie, czyli mierzymy w miejscu docelowym, o tyle w pomiarach anten na UKF nieraz tracimy kontekst. Na przykład mierząc antenę na stole, no bo się dają tam położyć. Więc jeśli zamierzacie używać tej anteny pionowo, mierzcie ją pionowo. Nie jest też głupotą mierzyć ją na przykład na wysokości 1,5 metra, czyli na tej, na której będziecie ją obsługiwać. Starajcie się nie dotykać anteny,
Włączcie sobie wykres Schmidta i na przykład przesuńcie sobie palcami. Zobaczcie, jaki macie tutaj wpływ na cewkę, która tam się znajduje. No i miejcie też świadomość, że taki koci ogonek to nie jest jedyna część anteny, bo drugą częścią anteny jest też wasze radyjko. Na przykład taki chiński plastikowy baofeng tak naprawdę w środku nie jest wykonany z plastiku, tylko z metalu. Czemu? Bo to jest po prostu przeciwwaga dla tej anteny, tak? On ma taką powierzchnię. Jak sobie na przykład weźmiemy Retevisa, to tu zobaczymy bardziej, jest kawał aluminium, tak? I ta antena będzie inaczej się zachowywać w baofengu, inaczej w Retevisie. Dodatkowo też miejcie na uwadze, że wy, dotykający radia, też jesteście przedłużeniem tej przeciwwagi. I to też ma wpływ na parametry tej anteny. Więc zachęcam do wypracowania własnych sposobów pomiarów i eksperymentowania, aż dojdziecie do satysfakcjonujących was rezultatów. A, i wyjdźcie z czterech ścian. Nie mieście anten pod sufitem. Starajcie znaleźć się otwartą przestrzeń.